Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku ZFA z Bruna. W dzisiejszym odcinku będziemy siać. Oczywiście takim dosyć niemałym zestawem. Bo z 30 metrów naraz siejemy tym bergautem. Oczywiście to jest DLC bergaut, jakby ktoś pytał. Skąd mam tego John Deere'a? To jest oczywiście John Deere RX 9620 z Bergauta. Z DLC Bergaut. Siewnik też jest z DLC Bergaut. Ten duży 30-metrowy. Znaczy, szyna wysiewna to jest 30,5 metra, nie wypisze. GPS ma na 30,6 i niby będzie łapać. Zobaczymy. Ale żeby tym bydlakiem tutaj zasiać coś, to chyba pierwsza będzie w koło sobie w pole objechać. To ja tego inaczej nie widzę. Oczywiście rzędy łamany, no bo wiadomo. Ogólnie to nie wiem, jak ten rzędy będzie sobie radził z tym silnikiem. Dlatego ogólnie fast track. Quadrak by miał więcej koni. O, tam. Chyba. Nie chcę wiedzieć. Ten ma 640, a kwadrat ma 690. No to tam o 50 koni więcej, więc jak to lepiej by powinien sobie poradzić. To jest standardowa prędkość 17, a że ja mam tego modelu, to skręciłem na 25, tak? No plus 7. Z góry będę nadrabiał, ale pod górkę będę znowu słaby. Więc to tak chyba się jakoś wyrówna, mniej więcej. Zobaczymy, jak to sobie będzie szło. Bo ja mam plan na odcinku zasiać to pole. No a... Dobra, bo... Powiem wam sobie, że w kolejnym odcinku będę chyba walczył z kukurydzą. Orka i siewy tam trzeba zrobić, więc... Nie wiem, czy nie zrobię tak jak ostatnio. Czy nie zrobię sobie tego mapsa. I wtedy będę kosił kukurydzę, to ja sobie znaleźć już leora i zarabiać już ziarno, nie? To chyba będzie najlepszy sposób, mi się wydaje. No bo na głosowym odcinku... Nie wiem, czy będzie chciałem się dorobić. Przecież teoretycznie mogę zrobić tak, że już bym mógł puścić kombajn, ale to wtedy znowu jak puszczę teraz kombajn, to nie będę miał czym tego odbierać, a kursu nie chcę się kleić. Nikt tak właśnie nie kursu z niego pola, więc wolę sobie poczekać. Gdzie on się tam ślizże? Dobra, w prawo. Powiem wam, że pierwszy raz z tym silnikiem się i w ogóle pierwszy raz mam to dziwacy jakby, co? Nigdy tego dziwacy nie używałem, no bo Bergo to jest wielka maszyna. Jakieś chwastowniki 20-metrowe, nie wiem po co. Najbardziej to ten ziemnik jest najciekawszy, bo metry są tak. O, ale John Deere tu pod tą górę tutaj widzę, że... Słabytko. 6 na godzinę. Chyba od tej strony będę chciał, żeby tą największą górę wysiać. A potem tam już będę miał trochę lżej. Tak chyba będzie trzeba zrobić. Tak mi się wydaje, że trzeba tak będzie zrobić. No, tak trzeba będzie zrobić, że trzeba będzie od tej strony. Kurde. 22:30, film na 25 kwietnia. Na wtorek oczywiście. Ja muszę zobaczyć, co ten mój pędzik tam wystworzył. O, jeszcze Żyda ma, ale nie był za bardzo do środka pola mi się tam było. Przecież co ten ofend tutaj ćwiczy. Przede wszystkim co on tu robi.
Czemu on tego nie zasiął? Ten kurczak jak dziwnie się wygenerował. Ale dobra, przeznaczę sobie. Czy ma od tej strony się wyjść, czy od tamtej drugiej? A od tej jednej, dobra. To wreszcie coś innego, bo zawsze od tamtej strony odrzucałem kicioł. Ja mówię, kurde, czy ja różowe koła, te, czy jako różowe felgi zakładałem do tych ziemników, ale zapomniałem, że mam ten tryb nocny włączony na laptopie. A tryb nocny po prostu tak ściemnia kolory, że tak na pomarańczowe jest wszystko, nie? Że czerwony to jest różowy tak naprawdę. Więc się zastanawiałem przez chwilę, czy mam kurde jakiś... Czy ja różowe felgi nakładałem do tego, czy nie? Do siewnika. Ale jednak się okazało, że nie. To tylko tryb nocny. Dobra, ogień. Dobra, ty sobie siejesz. No i dobra, i jakoś to trzeba zasiać, nie? Te pole. Nikt nie mówi, że będzie lekko. No, zastanawiam się, czy ten znak się obali, czy nie? Ale jednak się obali. Powiem, że... dość ciężko ogarnąć ten zestaw. Pod względem skrętności o to chodzi. Ciągnik jest łamany w pół i strasznie szybko skręca, nie? A ta szyna za nim nakręci, to też trochę zejdzie. Więc ten zestaw jest taki trochę nietypowy. Dobra, zobaczę jak to siadzi w ogóle. Ale widać połać, że jest zasiana, nie? No to ogólnie tymi moimi ziemnikami... To co ja zabieram na raz, oni na kursplayach muszą dwa razy zrobić to, tak? Muszą zrobić dwa przejazdy, co... oni na dwa przejazdy robią to samo, co ja na jeden przejazd. O. Teraz tutaj poprzeczek 60 metrów jest, tak? Poprzeczek jest 60 metrów, no to... Jak jest poprzeczek 60 metrów, no to ja moimi ziemnikami... Znaczy moimi ziemnikami, no... Amazonami, może tak powiem. Amazonem musiałbym 4 razy przejechać, żeby to osiągnąć, nie? Więc metry robią robotę, ale no ja tego ziemnika tak naprawdę ja nie mam gdzie jak osadzić. Na jakie pola, no bo... Pod górą nie wsadzę go, no bo tam jest za dużo kręcenia. A poza tym bardzo, bardzo dużo góra, tak więc i tam by strasznie tracił moc ciągnik. Ten siewnik to jest dobry na 10, bo jest nawet podłużna. Lekka góra jest na tej 10, ale wiadomo, no. Płaskich kul nie ma. No. Na 10, na 1 i 2 też by się spisał. Na 3 już nie. Tutaj na tym polu co sieje, tutaj może nawet by się spisał. Dobra, jak sobie rodzi pies mi złapał tu, no to jedziemy tu. Teraz powinno być lżej. Bo tamtą stronę jechałem 6. A teraz jadę 9, więc jest jakiś tam progres, tak. Ale to jest troszeczkę łagodniejsza górka, więc też można tak na to spojrzeć. Ale nie no, powiem wam, że zamiata pes, nie? Każdy zbiornik też jest mega potężny, bo 25 ton chyba nasion wchodziło, a 20 ton na wodę, więc dość mocarny. Chudę. No ale to już jest bydle ten ciemnik, tak? No i dobra, Aksen jak skończy, to przesadzę go tu. A Fen zanim skończy, to też trochę będzie. Co gra kruk? Trzeba w lewo nakręcić, żeby tę główkę nie zasianął już.
Dobra, tak. I serio takie te zostaną? Jęzorki? Co za gówno. Czemu na pusto nie może się ciągnąć po 10 na godzinę, a jak łączę się, to dopiero 6 na godzinę jadę. Ale no dobra, no trzeba to zasiać, no bo co? Ale to jest chyba najgorszy punkt tego pola, z tego co widzę. Teraz jak już tu się wciągnę na górkę, to już będzie szło. No, to już będzie szło, jak się wciągnę na tą górkę. Jednak widać, że moje ziemniki trochę lepiej sobie radzą w tym polu. Więc no, bo moje ziemniki wymagają 200... chyba 270 to, koni, a nie 600, kurde. To się na 600 koni wymaga. Ale to na płaskim terenie, bo na dużym, no to wiadomo, że z 800. To nawet w sumie mogłem sobie Big Buda pobrać, ale... Ale Big Bud jest brzydki. Mi się nie podoba to raz, a dwa, że tego RX-a nigdzie nie testowałem. A to jest oryginalny ciągnik, więc... Oczywiście oryginalny z dodatkiem, żeby nie było. Więc stwierdziłem, że trzeba go przetestować. No bo tak naprawdę to chyba nigdzie okazji nie będę miał takim sprzętem pojeździć. Niż tutaj na Pedrunie. Ewentualnie jakichś wielkich amerykańskich mapach, ale to... Do tego to jeszcze. Ogólnie jakiś tam plan na serię jest, ale... Ale na pewno nie taką wielką amerykańską, tylko... Normalną, można powiedzieć, że europejską, tak? Czyli rozwojową serię, tak jak każda seria na moim kanale prawie, że... Ale dobra, no to zaraz będzie zasiane. 12 odcinka jest, a metrów zasianych fest. Dobra, Aksem tam zostały mu tam 4 przejazdy, jakieś krótkie. Nie, ten silnik jakby nie miał zbiornika, nie? W sumie jakby on nie miał ciąganego zbiornika, no to by inaczej chyba tego się nie dało zrobić. Żeby to siał. Ogólnie to nie zazdroszę temu, kto to będzie naprawdę ten ziemnik, jak tu tyle kabli jest, ile węży. Tyle węży, ile tu jest do tego wyprowadzone, do każdej repliczki. To jest, kurde, niepojęte. Patrz, prawie to jest... Przecież to jest kabłociąg jak cholera. Przecież jeszcze podwójny kabel, no bo... kabel. Podwójny przewód. Przewód czy kabel? Nie wiem. No jeszcze nawóz idzie, tak? Z tej siedlika, więc... jakby podwójnie musi iść. Ale jest tam plątanie na kabli, to widać. Kurde. O, i tu jest trochę mniejsza górka i bezfunerowanie, 10-12, tak? Więc jakbym doszedł 11 przez całe pole, no to by nawet dobrze były. No ale teraz pod górkę znowu będzie miał problem z drugiej strony, ale to jak się wciągnie, to zarabia jeszcze 25, więc... Więc to ta średnia jakaś tam wyjdzie 15 na godzinę pewnie. Pewnie tak jakoś będzie, że to średnia wyjdzie 15. A teraz patrzcie, ja się rozpędzę do 25 i tu pod górkę znowu zdechnę. I zdechnę znowu na 6, tam 8 na godzinę. No ale pewnie szóstka, bo to jest dość mocarna góra, ale tutaj już kolejnym przejazdem będzie mniejsza. Tutaj kolejnym przejazdem już będzie dużo, dużo lżej się jechać. No ale jak on się rozpędzi tak na pusto, bo jak włączy się w nich, to tutaj będzie kraksa masakra. Dobrze, nie musiałem cofać, bo tu jeszcze gorzej by było, jakbym musiał cofnąć. Ale ty i tak spadłem do 6 na godzinę, nie ma bata. Nie ma bata, że nie. Czy do 8? Do 8, ale no dobra, 8 jest lepsza niż 6, tak?
I dobra, wciągam ten zestaw i... A i dobra, jednak tak sobie pomyślałem teraz w głowie, że to sobie sieję. Tutaj zaraz będę siał na tym polu. Może na odcinku nie, ale po odcinku już na pewno będę siał tą dziesiątkę, bo dziesiątkę zasieję i będę chyba kończył tym zestawem siać. Bo na więcej chyba nie mam full. Ewentualnie mógłbym go na górę wysłać. Na tą jedynkę i dwójkę, ale to są... Tam jest ta trójka i to trzeba jednocześnie siać praktycznie. A znowu... Zwozi ten zasad na dół. Przecież wiadomo, to są tam... Parę klików, no ale... Wiadomo jak jest, nie? Potem, żeby zwozić, zawozić kolejny zestaw tam na górę, to się nie opłaca. Więc Twenty jak skończy, to tam pojedzie, a... Wiedziałem, że zahaczy. Tam jest raczej dosyć duża górka z tej lewej strony. Więc tutaj musi jechać siebie. A więc muszę jechać w tą stronę. Na GPS-ie. Ale czuć, że schodzi mu moc, jak się włącza siewnik, nie? Czy zaraz mu brakuje mocy, żeby cię się wciągnąć, no ale to logiczne. Ale dobra, zaraz sobie powinien go wciągnąć. Big Boot by tutaj szedł bez problemu. Znaczy bez problemu, no myślę, że spadłby do tych 18, albo... No myślę, że do 18 by spadał, ale wyszedł. Więc no spokojnie. No dobra, rozpędzamy się powoli, bo tu już jest płasko prawie, że... I w sumie najgorszą górę mam zasianą już na tym polu, więc... Teraz już powinno być bailando. Tylko ja się zastanawiam, jak ja na tę dziesiątkę przejadę. Bo ja się nie zmieszczę bez składania, bo bym się chyba się złożyć. No nie ma bata, że ja przejadę. Że nie przejadę. No, dobrze widzieć to, że Axon skończył robotę. Więc chyba go zatrzymam. I szybko przestawię mojego Axona. No i dobra. Bo od razu muszę jechać. No i jednak stwierdziłem, bo ja to zacząłem mówić, ale nie powiedziałem tego. Myślę, że tą kukurydzę skoszę, zaoram i zasieję na timelapsie. No bo stwierdziłem, że timelapsy jak tam raz na 3-4 odcinki będą z takiej bardziej pobocznej roboty, no to w sumie nic nie stanie. Ja jadę tam siać. Tam miał być... Rzepak. No tak, bo miał być tutaj rzepak i na górze. Ale na górze to wiadomo, po cinku będzie siany. No dobra, syp. Ten nawóz, raz, dwa i tyle. A kawo pole zasiane, a ile mamy zasiane, tak się koło się? 28 hektarów zasiane jest. A zasiałem tylko jedno pole. Jedno całe, o może tak. Jedno całe i tutaj jest połówka zasiana. Tutaj jest... Jedna trzecia, dobra. Teoretycznie tych nasion nie musiałem dosypywać, ale dosypię dla pewności. To jest rzepak, to tam wiadomo, że tego nie idzie aż tak dużo tych nasion, więc... Jeszcze sporo mu zostanie, ale... Wiadomo, że dużo mu jeszcze zostanie, no ale to nieważne. Jak później będę musiał się dosypać, bo lechał na górę, więc... Dobra. Pole 27 na około, szerokość 14,9. Tak ma być. Oczywiście do tyłu. Bo stanę za blisko, jak zwykle. Albo może za daleko, w sumie bardzo.
dobra, i szybko do Dżungira. Ale to jest byl dla mnie. Dobra. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. O! Zem się zapatrzył. A jak się spojrzałem, to Dżungir już był na asfalcie. Ho-ho! No i ogień. Na tym jeden obok mogę, bo była trochę lżejsza górka, ale... Dobra, niech już tak jest. Ale na tej obok i tak pewnie bym do 12 schodził, tak, ale... Nie. Ale mi się ja patrzę. A jest która? 21 minuta? No to akurat myślę, że zasieje ten pole numer 12. No bo to jest 12, ale... Tak jak chyba jest najbardziej orientacyjny numerek. No zasieję to i skończę odcinek. A resztę poza odcinkiem będę walczył. Będę walczył tutaj z dziesiątką. Będę walczył z dziesiątką. No i z górą, tak? No bo wiadomo, że na odcinku Axton Pra będzie miał pół pola zasiane. A Fendt będzie miał jakieś... Pod końcówką będzie gdzieś. Nie wiem ile dokładnie będzie pod końcówką, gdzie będzie, ale myślę, że gdzieś dotąd to jedzie. Tutaj gdzie mam kursor. Czyli do narożnika dziesiątki, może tak. Ale dobra. Niech sobie tam ładnie Fendrik ogarnie. To co ma ogarniać. Ale tym byczkiem nawracać to kurde to jest coś niepojętego. Poprzeczna 60 metrów, no myślę, że jakby jeszcze ten poprzeczny był, to dużo lepiej by się działo. W sensie nie byłaby taka górka już. Ale nie będę bez przesady, nie będę sobie poprzeczniaków robił. Teraz jest chyba ten moment, gdzie trzeba słup oprzeć. A wręcz na pewno. No. I będzie pole zasiane za niedługo. Za parę przejazdów. Kurde. Szczęście tego tymiasta sobie nagram. Nie sobie nie wyjście. To po prostu nie będę musiał gawać, więc będzie trochę dużo łatwiej. Wiadomo, że tymiasta się dużo łatwiej zawsze nagrywa niż głosować w niej. A i jak widać, często nie pokazuję tego miejsca tutaj na mapie, ale powiększyłem te kółko. Powiększyłem specjalnie ten obręcz. Obręcz. Zobaczcie? Patrz, za szybko GPS-a odpalił. Muszę chyba cofnąć kawałek. O, i teraz powinienem przejść. No bo za szybko GPS-a włączyłem do tego. Nie dał rady. Powinienem jeszcze tam metr do przodu wyjechać i dopiero GPS-a włączyć. Wtedy by przeszedł bez problemu, ale to nie o tym chciałem gadać. Że powiększyłem te kółko w koło słupa. Bo zawsze jak kosili albo siali pracownicy, to mnie zawsze Żydy zostawiali, więc stwierdziłem, że powiększę trochę kółeczko, zmniejszy mi się tam może pole o 3 ary, ale no tyle gdzieś mogło zabrać w sumie.
stwierdziłem, że pole mi się zmniejsza o 3 ary, a zyskam na tym, że nie będzie po prostu żywa. Więc chyba zyskałem dosyć dużo. Patrząc na skalę tego, co straciłem, to zyskałem bardzo dużo. 21. Nie da się tym zestawem osiągnąć wysokie prędkości. Dobrze, to nie jest 30, bo tam jest góra jak fest. O, w sensie o, mogę znowu z tyłu pokazać. Na 30 to by strasznie ciężko, no chyba żebym po skosie jeździł. Jakbym tak po skosie jeździł, tak jak idzie Asa mniej więcej, to może coś tam by miał jakąś szansę, rozumiem, skrzydła ten zestaw, ale nie za duże. Nie, bo potem by było z górki i pod górę. A, to nie dało. To by nie dał rady jednak. No, a tutaj widać jest już bardziej prosto, no to praktycznie prawie że płasko. Więc idzie sobie te 20, do 20 idzie. No teraz górki to wiadomo, że 20 będzie, ale pod górkę tutaj, tu jest delikatna górka, taka mini. Więc sobie jechał te 20. No całkiem spoko, jak to 20 na godzinę. No, bo lepsze 20 niż kurczę 12. Tak się cieszę, że nie muszę od tego miejsca tutaj zaczynać jać. Ale co nie zmienia faktu, że on tu nawet na pusto nie daje rady, więc... A siewnik... Nie bym podniósł? To tak nic nie daje. Dobra, i lecimy. Ten ostatni... Ostatnie dwa przejazdy chyba. Patrzę na szerokość, to chyba dwa przejazdy. No, dwa przejazdy gdzieś. Nie wiem, powiem, że szczerze mówiąc, ciężko mi to oszacować, no bo... Nie jeżdżę na co dzień takim zestawem, więc... Farmingu oczywiście. W realu też nie wiem. Ale tak patrząc na to, ile bywa, to... Dwa przejazdy. No i dobra. Takim zestawem, czy jak, takim zestawem bez GPS to chyba ciężko by było siać. No i mamy ile? 27, no to akurat pół godziny pole ogarnięte. A zasiane już mamy hektarów 39. Czyli przez ten czas, przez 10 minut chyba 10 hektarów zasialiśmy, coś takiego. Chociaż nie wiem, czy to 10 minut minęło, ale coś... Mogło około 10 minut wziąć, zanim kiedy sprawdzałem. Więc na pewno nadrabia ten ziemnik nad moimi. Ten ziemnik na pewno ma przewagę nad moimi ziemnikami. Ale moje ziemniki mają za to przewagę nad tym ziemnikiem. Taką, że są mniejsze. I są bardziej mobilne, szczerze mówiąc. Bo tamtego się składa i się jedzie, więc w sumie ten też się składa, ale... Ale jeden przejazd, tak jak mówili. Mniej więcej to widać, bo... Uszy! O, bo nie, czekaj, dwa. Dwa przejazdy, kurde, słyszę, to jest dosyć. Nie, o, dwa przejazdy. Dwa przejazdy na spokojnie. No gdzie tu? Tu ja to chciałem. Ja to chciałem na dwa razy wziąć? Porąbałem. Przede wszystkim moje ziemniki mają dużo lżej z moimi ziemnikami, więc... Bo oni mają nawiązę, bo tam zestawy są po 300-400, po 400-400, od 400 do 400, od 400 do 500 koni tam jest przedział, nie? Te siewniki to ciągnie, no te... Na siewnik wymaga 270 koni, więc... Tam zapas mocno na niego wlepnie, a tutaj... Tak naprawdę ja mam tylko 40 koni zapasu nad tym... Nad tą szyną. To tak w sumie nie za dużo, nie?
ostatni przejazd w tą stronę i już powracam do Zagaryna i będę pole do ziemi. Więc robotka wykonana, myślę, że perfekt. No ale zestaw to trochę pożera. Ja już nie pamiętam, jak to miał być. Pamiętam czy nie pamiętam? Tutaj miał być owiec na pewno. Tu miał być owiec. Po kukurydze miała być pszenica. A u góry miał być rzepak, dobra. Czyli jak pamiętam. Czyli tutaj muszę siać owiec. I też trochę mniej nawozu pójdzie. Tam to pole, no bo wiadomo, że to owiec. Tak? A owiec nie wymaga nawozu. Aż tak dużo. Bo mi źle powiedział, jak powiedział, że owiec nie wymaga nawozu, bo tak początkowo mi źle nie było, ale... Ale później przemyślałem to i powiedziałem, że owiec nie wymaga aż tak dużej ilości nawozu. No i dobra. Nawieziemy przy okazji. Jeszcze 9 ton nawozu mam w silniku. Ale 10 będę siał, no to zostanie jakaś... Myślę, że około 5 ton. No myślę, że 4-5 ton gdzieś powinno zostać nawozu. No za nami zresztą co wysypię ten. Bo ja mam tutaj w sumie nasion. Nasion to będę miał cały pełny mój silnik, więc... I tak za to nasiona zapłaciłem i tak zapłaciłem, no bo przecież jakoś sypać musiałem, nie? Burgalud. Ciekawe, czy to jest prawdziwa firma, czy tylko dodatek tak naprawdę. Dobra, ostatni przejazd. Ja dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się, cieplutko, cześć. Ale już widzę, że ja się nie zwieszę, że ty brzuskami, więc to do jajca. Ja już to widzę, że się nie zwieszę między brzuskami, więc będę musiał się składać. Chyba, że to jest przejazd jakiś na 30 metrów, ale to ja wątpię, że to jest 30 metrów. No, ewentualnie między tymi dwiema brzuskami. Ale widzę, że nie przejadę. Dobra, muszę się złożyć. Mam na się nie jakiś. Jakiś mam. Ale derek. Dobra. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, cześć, pa.